MFO. Mobilne formacje operacyjne. Skoro dotarłeś aż tutaj, to pewnie pragniesz dowiedzieć się, czym one są, czym się zajmują i jak wyglądają przykładowe MFO. Jeśli tak, to nie mogłeś trafić lepiej. Jak zwykle jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Zaczynajmy! Mobilne formacje operacyjne, MFO, to elitarne jednostki składające się z pracowników zaciąganych z różnych wydziałów fundacji, których zadaniem jest reagowanie na określone zagrożenia lub sytuacje, które przekraczają możliwości zwyczajnych zespołów taktycznych albo naukowych. Mobilność tych formacji oznacza, że ich działalność nie ogranicza się do jednej lokalizacji. Kadra mobilnych formacji operacyjnych to najlepsi z najlepszych fundacji. Czym zajmują się MFO? Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wszystkie mobilne formacje operacyjne przeznaczone są do działań bojowych. Wśród wielu zadań tego typu grup znajdziemy ściganie i wymierzenie kar dla pracowników rozprowadzających poufne dane, usuwanie przecieków informacji ze sfer publicznych, śledzenie i identyfikowanie potencjalnych anomalii w specyficznych środowiskach, np. niestabilnej czasoprzestrzeni, a także wszystkie zadania wymagające specjalnego i dokładnego przeszkolenia w zakresie wymaganych działań. W szeregach MFO znajdą się więc inżynierzy, lekarze, biolodzy polowi, a także pracownicy reprezentujący wiele innych profesji. Słowem, różnorodność zakresów działań MFO odzwierciedlona jest w różnorodności członków ich składów. Warto nadmienić, że wiele formacji przydzielane jest do konkretnych obiektów i szkolona jest pod kątem odpowiedniego radzenia sobie z nimi, jak na przykład MFO CHI-13, ministranci, których baraki znajdowały się bezpośrednio w sąsiedztwie SCP-1983, służącego jako teren ich działań. Jakich rozmiarów są MFO i ile ich jest? Wszystko zależy zazwyczaj od specjalizacji operatorów danych formacji. Istnieją zespoły liczące nawet około 6 osób. Przykładowo może być to grupa hakerów zajmująca się zacieraniem śladów działania fundacji w sieci i usuwaniem z niej niebezpiecznych podmiotów rozprzestrzeniających się tą drogą. Diametralnie będzie się od tej formacji różnić ciężko zbrojna grupa polująca i zabezpieczająca obiekty klasy Keter w razie ich wydostania się na wolność. Nie należy oczekiwać, że MFO Beta 1, ukierunkowana na ściganie niepokornych pracowników, będzie miała więcej aktywnych operatorów niż wcześniej wspomniani ministranci. Choć wykluczyć takiej opcji nie można. Ilość mobilnych formacji operacyjnych pozostaje kwestią dość zagadkową. Ich konkretna liczba nie jest sprecyzowana, ponieważ kolejne akta są co jakiś czas odtajniane, a mimo to pozostaje cień wątpliwości co do ich rzetelności i aktualności. Organizacja, aktywacja, dezaktywacja. Organizacja. Organizacja mobilnych formacji operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia. W związku z tym, każdy dowódca mobilnej formacji operacyjnej może mieć różne obowiązki. Dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu. W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre mobilne formacje operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie, przynajmniej na początku, wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują. Aktywacja. Mobilne formacje operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez dyrektora formacji operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka Rady O5. Lwia część mobilnych formacji operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia. Dezaktywacja.
Mobilne formacje operacyjne, utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii, są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny. Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza i doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów. O wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że mobilna formacja operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna. Jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej. Przykładowe mobilne formacje operacyjne i ich opisy. RO-4. Formacja tropiąca. Kościelne grajki. Ich zadaniem jest namierzanie i przechwytywanie SCP-PL-110, szatańskiej gitary, w wypadku naruszenia przechowalni. Ponadto, ze względu na charakterystyczne przeszkolenie, jednostka asystuje innym MFO przy tropieniu, przechwytywaniu, zabezpieczaniu i neutralizacji obiektów związanych z dźwiękiem i akustyką, a także elementami mistyki judeo-chrześcijańskiej. Epsilon 1. Formacja bojowa. Puszczyki. Eliminowanie siedlisk SCP-PL-111 oraz działania w warunkach leśnych i górskich. Beta 1. Tropiąca. Klub listonoszy. Ściganie i wymierzanie ustalonych przez dowództwo kar dla pracowników, którzy wynieśli poufne informacje lub celowo uszkodzili przechowalnię danego obiektu. Tau 6. Herbicydowcy. Formacja zajmująca się anomaliami roślinnymi, składająca się z jednych z najlepszych specjalistów w Europie z tej dziedziny. W jej skład wchodzi 7 osób, biologów, chemików, posiadających znaczną wiedzę w dziedzinach botaniki i toksykologii. Rosnące zagrożenie anomalne ze strony artefaktów pochodzenia roślinnego stworzyło podstawę do postawienia jednostki w stan szczególnej gotowości, a co za tym idzie, udostępnienie dokumentów o niej do szerszej informacji. Ich szczegółowe akta można przeczytać na stronie polskiej filii SCP. Korzystając ze specjalistycznych sposobów na radzenie sobie z anomaliami roślinnymi, herbicydowcy identyfikują, zabezpieczają i neutralizują anomalie posiadające negatywny wpływ na rzeczywistość. Nie są formacją militarną, a swoje misje często wykonują we współpracy z MFO Epsilon 1, puszczykami. Epsilon 11, Nine-Tailed Fox, dziewięcioogonowy lis. MFO, którego nazwa wywodzi się od mitycznego bytu z chińskiej mitologii, zajmuje się wyłomami w poszczególnych placówkach fundacji i ponownym zabezpieczeniem obiektów, które owe wyłomy wywołały. Omega 7. Puszka Pandory. Mobilna formacja operacyjna Omega 7 była eksperymentalną formacją operacyjną specjalizującą się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii, wykorzystując współpracujące humanoidalne anomalie, szczególnie SCP-076 Abel i SCP-105 Iris. Mobilna formacja operacyjna Omega 7 została jednak wycofana i rozwiązana. Decyzja ta zapadła najprawdopodobniej po incydencie z udziałem Omega 7. P-1. Mieszczuchy. Mobilna formacja operacyjna P-1 specjalizuje się w śledzeniu, zabezpieczaniu i następującymi czyszczeniami anomalii w gęsto zaludnionych terenach miejskich, szczególnie w zabudowanych częściach Nowego Jorku. MFO P-1 zazwyczaj stacjonuje w ośrodku 28 i była zaangażowana we wstępne przechowywanie SCP-668 oraz w stałe przechowywanie SCP-602 i SCP-1155. SHE-3. Porywacze ciał. Mobilna formacja operacyjna SHE-3 specjalizuje się w skrytym wykrywaniu, przesłuchiwaniu i potencjalnym zabezpieczeniu znanych osób podejrzanych o anomalne wpływy lub możliwości, na przykład polityków i celebrytów. MFO SHE-3 zazwyczaj stacjonuje w humanoidalnym ośrodku przechowawczym 06 i była zaangażowana we wstępne przechowywanie SCP-69. NU-7. Przybici. Zbrojna mobilna formacja operacyjna NU-7 to jednostka rozmiaru batalionu, składająca się z 3 kompanii sił piechoty specjalnych operacji, kompanii pojazdów lekko opancerzonych, plutonu czołgów, szwadronu helikopterów,
chemiczno-biologiczno-radiologiczno-nuklearnego plutonu, plutonu inżynierów bojowych, drużyny specjalistów do spraw broni nuklearnej, plus dodatkowych specjalistów bojowych i personelu wspomagającego. ZMFO NU-7 zazwyczaj stacjonuje w zbrojnej strefie bioprzechowawczej 14 i ma za zadanie reagować na incydenty wiążące się z utratą komunikacji z głównymi placówkami fundacji w sytuacjach, gdzie podejrzewa się rozległe przełamanie zabezpieczeń, wrogi atak bądź podobne katastroficzne wydarzenia. Jednostki podległe ZMFO NU-7 były zaangażowane we wstępne przechowywanie SCP-1105 oraz w stałe przechowywanie SCP-939. Gamma 6 – Głębinowi żywiciele. Mobilna formacja operacyjna Gamma 6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich lub oceanicznych anomalii. MFO Gamma 6 zaangażowana jest w przechowywanie SCP-169, SCP-1264 i SCP-1409. Alfa 1 – Czerwona prawa ręka. Mobilna formacja operacyjna Alfa 1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa 1 wymaga upoważnienia poziomu 5. Teraz wiesz już wszystko, co każdy nowicjusz powinien wiedzieć o mobilnych formacjach operacyjnych. Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza przysporzy Ci pożytku. Jeżeli Twój poziom upoważnienia nie zezwala jednak na odtwarzanie tego materiału edukacyjnego fundacji, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem fundacji bądź ze swoim przełożonym. Życzymy miłego dnia. Do usłyszenia w następnym materiale.